duś tego psa. Trzymaj. Ej! Dobra, daj ja to nagrywam w końcu. Coś porządnego. Chodź, perełko. A, ty w końcu nagrywasz pas. Słuchaj, no, dostaniesz kamerę, dzisiaj już lata, ludzie słyszeliście. Nie, no ja się nagrywam ogrodniówkę przecież. Piękną sprawą. I ogrodniówka. Jedną nagrodę. Mówię, bo mogę nagrać drugą. Zostawię mu kamerę. Ej, ludzie. A co było? Poczekaj, dobra, poczekaj. Będziesz miał sprzęt uszykowany. Przyniosła mi ten, a gdzie był, żeby zaczepić kamerę na statyw? Nie było. Bo więc proszę, ja ciebie się nie mądruj tutaj, bo... miałeś być? Co? O której miałeś w piecu się na poli. No, w piecu się na poli. I co, zajechałem na pole? A tam otwieram... Nie ma ty, mówię, aha, gdzie mi uszykował. Jak widzicie, kolejne porządki. No. Szambo już jest zerwane. Tutaj będzie się założy kostkę do równości, jak było. Zawaliśmy, no się ubiją. No tak, ja wczoraj miałem urlop. Nie no, filmy wczoraj rozgrzewałem. Ja się tankować będę. Matko z ojca. Jedzonko. Krzysiu się siłuje, będę sam orał. Mówi, że ciągnik nie chce ciągnąć i... Nie? Co? Sam będziesz chodził teraz, nie? Czemu sam? No ty będziesz ciągnął pługę, a ciągnik będzie sam orał. Wiesz, śniadanie po byku zjadłem, to mogę ciągnąć. Jak będzie ciepło jeszcze będzie, nie? Tak ponad 10 w ciągu dnia. No. Jeżeli pan. Dzisiaj będzie. 5 rano i 5 po południu. Będę tu opuszczał, dobra? Dobra. Mocno. Jeszcze i teraz podwijaj. I teraz opuszczę już w dół. Pierdziele. W danym tygodniu orałem caluśki dzień, a nie razem się koło nie podwinęło. I jedź już. A ty szarpniesz jak ruszysz i opuszczasz się koło zawimba i ci poleci do przodu. Nie robisz płynnych ruchów. Wszystko dobrze, tylko to trzeba umieć, a nie? No patrz, tak prosto. No, właśnie widzę, jak skrzywiony masz. A jak ty zaczynałeś, to było... No już, tak. Musiałem prostować teraz. Aha, muszę naprostować, to muszę wsiąść i to naprostować już. Nie no, źle nie jest. Źle nie jest, zaliczą, 4 plus daję. No, ja to zdaję.
wody trochę jest. Na dnie. W tym mule. Jak mydło. Peeling. W końcówkach dojeżdżasz, jak już wychodzisz na niezaorane, to sobie też jeszcze zawsze dopnij, żeby dogłębić pług przed pierwszą skibę. Bo ci potem takie rowki wychodzą, tak jak tam, żeś zrobił tą manianę. Ja nie powiedział. Bo trzeba myśleć trochę samemu, a nie? Czy nie powiem, ty się nie domyślisz. A jak sam do czegoś dojdziesz, to się więcej nauczysz. A pyk, widzisz, bez sprzęgła. Pyk. Automatyka. A byś się śmiał, byś ci podwinęło. To trzeba sposobem. Tyle, a nie. Dobra. Lecisz pobiegać, kurtkę tam, ubieraj. Tam powinno być jedzonko. Kurtkę ubieraj. Czemu? Bo tu bują mnie o szybę. A tam by cię też bujało o szybę. Siedział, nie. Tak, w drugą stronę by cię o szybę. To mi ładnie proszę ponagrywać. Ja jadę do domu. Chyba pieszo. Chyba pieszo. Halo, Pinta? A jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, to będziemy zrobimy live'a w ciągniku, jak musimy coś robić. Dobra. No i teraz brzmi dobry. Dobra. Jest nagrane, to nie jest nagrane. Mamy rad, chłopie. Może się udać, nie? No. 100 tysięcy, fajnie by było. Fajnie by było, nie? Wszyscy tak proszą o tych 100 tysięcy, może my nic nie mówimy. My się spokojnie działamy, nie? Kiedyś wbije. Kurde, ale fajnie by było, naprawdę. Przycisk byśmy dostali, ale pamiątka by była. Że się kiedyś człowiek bawił w takie kłopoty. Nie? Będziesz miał z 50 lat, jak dożyjesz? Ja z 60 parę. Ja z 60 parę, jak dożyję. Wyciągniemy, znajdziemy. Jo, ale debile się wydurniali w internecie. Jak oni jeździli kiedyś? Co, nie jak to robili, co za matoły. Jak PGR. Jak PGR. Już się mentalnie przygotowałeś? No, ja tam lubię sobie panierować. Tylko ładnie. Po latach pobawić się trochę. Na pszczoleć. Prawie końcówka orki. Bartek głupoty opowiada. I co? No i jest to pole po kukurydzy, miało być bezorkowo, ale jest orane. Czemu? Bo no widzę po zbożach, jak jest ta sama uprawa w bezorkowym, to coś tam nie pasuje, więc kukurydzą nie zaryzykuje wszystkich pól w tym roku. No i popadało też. No i popadało też, dlatego tutaj idzie orka. Ogólnie nie pamiętam już, żeby tutaj się tak fajnie lekko orało, naprawdę. Bo ostatnie lata do tyłu to zawsze jak wykonywałem orkę, to dosłownie się rwały tutaj skały. Problem z zagłębiania pługa i tak dalej. Dziś możecie sobie odszukać stare filmy, nie wiem, 2015, 16 chyba są z tego pola nagrania. W 15 na pewno. Jak tutaj, jakie tu się skały rwały. Że w tym roku naprawdę się tutaj przyjemnie orze. O, lekko idzie, ale wody też napadało sporo. Więc tutaj orka, a to jedno pole, znaczy jedno tylko pole zostawimy na bezorkę. Wtedy będę wiedział co i jak to wypali. Będzie wiadomo na przyszły rok, ale
Tak, właśnie mówiłem wcześniej. Od przyszłego roku będę chciał robić w ten sposób, żeby zamieniać kukurydza ze zbożami przemiennie. To widać, Krzysiu? Widać to mniej więcej jakoś, jak tak jest kamera? No i lecimy jeszcze zrobić bezarkowo hektar, to jeszcze dzisiaj się z tym uwiniemy. Co, na zimę robimy część pól właśnie na dwa sposoby. Od początku filmu widzieliście, jak oraliśmy na zimę też po kukurydzy i pod kukurydzę. Taka sama sytuacja jest tu, z tym, że tutaj robimy bezorkowo. Niestety no się ściemniło, ale uwierzcie mi na słowo, moim zdaniem dobrze to wygląda. Wiadomo, no część resztek jest na wierzchu, ale to jest nieuniknione w uprawie bezorkowej. Ale i tak mi się wydaje, że jest ładnie pokryte. Nie wiem, ty byłeś na zewnątrz, powiedzieć, jak to wygląda. Przenosiło się do studia. Zimno jest. Zimno jest, nie? No, no ale było tutaj stależowane. Stależowałem tutaj gdzieś dwa tygodnie temu, sorry. Dość dobrze to stależowałem. Znaczy, no dobrze, głęboko. Ja to w orkach to nie jest, ale... No ale to właśnie o to chodzi, nie? Że to nie jest orka. No, ale u mnie krycie tak, bo orce to no, nie jest. Ale przecież zobacz, no co, dużo masz na wierzchu resztek? Źle. Moim zdaniem to ładnie jest pokryte. Mi się wydaje, że jest ok. Właśnie, runner, tak to się nazywa, runner. Wiem, że to jest gruber i że każdy z was chciałby na to mówić gruber. Ale ten gruber to jest agromasz o nazwie runner. Dlatego mówię sobie na to runner. Dobrze mówię czy źle mówię? Tak. Tak, nie? Dziecko internetu. Co? Dziecko internetu, tak. Bo teraz się nagrywa, teraz siedzę, a kto więcej kwieci? No, byśmy sprawdzili, pewno to zobaczymy, kto więcej siedzi. Ja tak powiem. Co możemy sprawdzić? Co więcej w komputerku przy grach siedzi. Ja pracuję przy komputerze, to jest co innego. No pracuję, to jest praca. Przyjemność. A, przyjemność. To jest normalnie praca. No ja też bym pracował. A, grasz w gry. No, rozwijam swoją inteligencję. A, inteligencję. Poprzez granie w gry z tak to widzicie idzie. Miksem pewno nic nie nagramy, nie? Tam w czacie, no już. Czas to liczy. Nie, to nie, nie, starczy. A widzicie? Tu jest ten materiał, o którym wam wspominałem. Dobra, ja kończę to montowanie. Jest późna godzina. Bardzo późno, ale to dlatego, że montowałem nie tylko to, ale wcześniej też, no, inne filmy, które muszę pomontować, więc no jest jak jest. Zapraszam was do głosowania na film konkursowy. Na razie dajecie czadu naprawdę full, tyle głosów. Naprawdę dziękuję za te wszystkie oddane i te, które mam nadzieję jeszcze oddacie. Naprawdę jesteście zarąbistą widownią. To macie subskrybujkę, tutaj poprzedni film, link do głosowania w opisie. Trzymajcie się, na razie, cześć!